Cześć kochani, witam Was w nowym vlogu, jest 3 maja, czyli to już jest dzień przed maturą, 2023 oczywiście. Jak wiecie, ja piszę formułę 2023, czyli tą taką dla szkół ponadpodstawowych, więc jest to nowa matura i wszyscy są ciekawi, co będzie. Jutro zaczynamy w polskim, więc ja Wam powiem, że jeżeli chodzi o mój nastrój, jestem pozytywnie nastawiona. Na pewno pokażę się jeszcze jutro, powiem o moich odczuciach, natomiast dzisiaj nie czuję totalnie stresu, czuję się naprawdę wyluzowana, wiem o tym, że sobie poradzę i że będzie dobrze. Dlaczego tak jest? Jak ja się przygotowywałam, o wszystko, wszystko będę Wam mówiła na bieżąco, ale planuję w ogóle zrobić całą serię w maturze, której opowiem Wam o rzeczach, które mi się sprawdziły, nie sprawdziły, gdyż już teraz, mimo że jeszcze matury nie pisałam, to wiem mniej więcej, co zrobiłam dobrze, a co zrobiłam źle. Nawet wiem więcej, czego nie zrobiłam, albo co powinnam zrobić dużo wcześniej. Także to także się ukaże na pewno jako materiał, dawajcie znać, czy chcecie. Ja lecę jeszcze właśnie powtarzać i widzimy się jutro przed maturą, zobaczymy, jak ja będę się czuła. Ja już właśnie po treningu i teraz będę robiła medytację na lęk i stres właśnie przed maturą, tak żeby tym bardziej jeszcze wprowadzić się w taki stan koncentracji. Także zaczynamy. Moi drodzy, ja już przed chwilą właśnie przyjechałam. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o polski, to o ile pierwsza, druga część naprawdę w porządku, o tyle te tematy były tak oryginalne, że tak powiem, że z jednej strony niby znałam wiele lektur, do których mogłabym się odnieść, ale z drugiej powiem Wam, że no wiele lektur było takich, do których ja nie byłam pewna, więc wolałam ich nie brać, a te sztampowe to tak starałam się funkcjonalnie wykorzystać, ale co z tego wyszło, nie wiem. Wychodzę z założenia jednego. Pamiętajcie, jak już napisałam maturę, to po tej maturze już nie myślę o tej maturze, tylko skupiam się na drugiej maturze. Jutro angielski, więc powtórzę sobie tylko tak szybciutko, jak się pisze e-mail, chociaż raczej to wszystko jest takie łatwe. I po prostu lecimy na jutro i raczej przygotowuję się pod poniedziałek, gdzie jest matma i sądzę, że na pewno pod piątek, gdzie jest też matma rozszerzona, więc teraz na to się przygotowuję. A tak to teraz lecę robić sobie jakieś takie szybkie jedzonko, także sądzę, że zobaczymy się jeszcze niebawem. Słuchajcie, 4 maja, wieczór i ja właśnie będę się relaksowała, ale zanim, to jeszcze szybciutko powtórzę sobie pracowanie z angielskiego. O ile wiem, że wiecie e-mail, czy nawet rozprawka na rozszerzeniu, to jest nic, to jednak wolę sobie powtórzyć i wiecie, mieć coś takiego, że po prostu ja to zrobiłam, mieć takie poczucie, że nawet jakby coś poszło nie tak, to jednak ja to zrobiłam. Aczkolwiek na pewno jutro Wam się pokażę, powiem jak nastawienie. Gdybym miała spuentować dzisiejszy dzień, za dużo stresu, gdyż powiem Wam, że o ile ja się nie stresowałam w ogóle, tak jak Wam mówiłam, ani rano, ani w sumie do wejścia na salę, o tyle, nie wiem czemu, temat wypracowania mnie bardzo zestresował. I ja Wam tego wcześniej nie mówiłam, bo wróciłam i byłam jeszcze w nerwach. Teraz ze mnie to wszystko zeszło i stwierdzam, że bym napisała tę rozprawkę lepiej, gdyby nie nerwy. Na pewno będę o tym mówiła w jakiejś takich, wiecie, podsumowaniu matury, co na pewno, co powinnam zredukować, co powinnam, czego powinnam nie robić, aby było dobrze. Natomiast teraz się na to nie koncentruję. Teraz jest pełna koncentracja, pełna dyscyplina na jutrzejszym dniu i właśnie będę, właśnie jak mówiłam, ogarniała sobie jeszcze taką szybką powtórkę, a potem po prostu lecę się wyspać i widzimy się jutro. Kochani, ja już jestem gotowa na drugi dzień egzaminów, gdzie jak widzicie nieco inny look, a to dlatego, że jakby stwierdziłam, iż chcę, wiecie, jakoś tak troszkę inaczej wyglądać, żeby chociaż czerpać przyjemność z fajnego ubierania się na egzaminy. I to Wam polecam, bo jeżeli ktoś na przykład bardzo kocha model tak jak ja, to jest naprawdę przyjemność móc wybierać jakieś takie fajne outfity. Dzisiaj angielski, podstawowy, raczej się nie stresuję, no bo to jest prosta rzecz. Zobaczymy jak to będzie oczywiście, aczkolwiek teraz nastawiam się, że po prostu muszę to napisać jak najlepiej mogę dzisiaj i potem będziemy po prostu sobie komentować, także widzimy się już po. Cześć, witam się z Wami już po maturze z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jak możecie przypuszczać, było to bardzo proste, więc jestem bardzo z siebie zadowolona. Teraz chcę się przebierać, zrobić sobie szybkie jedzonko. Tak, powinnam zamknąć drzwi. A następnie sądzę, że wezmę się jeszcze za matematykę, gdyż to jest ostatni weekend przed matmą rozszerzoną szczególnie.
która jest dla mnie jednak istotna, więc nad tym będę siedziała i będę się dużo dosyć uczyła na polski rozszerzony, bo powiem wam, że niestety no jeszcze nie ogarniałam sobie wszystkiego, muszę sobie niektóre lektury po prostu bardziej przerobić, wiecie, przeanalizować pod względem teorii literatury. Także tak sądzę, zapowiada się mój weekend. Ja tego vloga chciałabym skończyć. Oczywiście, jak mówiłam, ja robię taką serię vlogów z matury, bo jednak te matury mam troszkę tak rozmieszczane w różnych tygodniach. Pierwszy tydzień ocenka, tak sądzę, że 8 na 10. Za bardzo stresowałam się na polskim, bo tak to było też w porządku, więc ta formuła 2023 wcale nie jest taka straszna jak na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Wyczekujcie na kolejny vlog. I dziękuję wam za uczestnictwo i w ogóle za bycie ze mną przez ten czas. Także ja lecę i widzimy się, sądzę, że niebawem.